Siemka. Dzień dobry. Przyjechaliśmy tutaj z myślą dzisiaj o tym, żeby nagrać dla Was odcinek, ale zaskoczył nas deszcz. Kto by się spodziewał, że na początku sierpnia będzie lało. I myśleliśmy już, że nic nie nagramy, nawet już ruszyliśmy w drogę powrotną, aż nagle wyszło słońce i zawróciliśmy. Jej! Brawo my! Coś chcesz dodać? I będziemy coś robić, aż nie wróci deszcz, bo ma zaraz wrócić. Tak, więc pozbieramy trochę ślimaków, bo wylazły. Tak. I zobaczymy, co dalej. Jakie piękne wyrosły mi mieczyki, ale ładny ten jest. Wow. Jeszcze z tym deszczem. Bardzo się cieszę, one są wielokolorowe ogólnie. Ale widzę w sumie, że są dwóch, bo jest tylko ten i ten. Jak na razie przynajmniej, może któryś będzie jakiś ten, jakiś inny, ale na razie są tylko te dwa, a miały być, więcej miało być, one były bardzo kolorowe. No ale dobra, no spoko, chociaż tyle. A potem dosadzę jeszcze tu do końca, jak będzie można, żeby wyszły mi, więcej ich wyszło. Będę je ścinać później do wazonu jeszcze. Dzisiaj oprócz pozbierania dosiejemy jeszcze ziotkiewki po raz 88. Potem z ostatniego wysiewu wyżarły chowacze i posiejemy trochę szpinaku olbrzymiego. To będziemy potem zryć się, aż już nie będziemy mogli na niego patrzeć. Chyba, że coś innego go zeżre. Tu się rozpoczęło działanie siania rzeczy. Nie uważałeś, nie wiesz co to, nie? No, rzodkiewkę i szpinak. Tak? Pewnie i tak szpinak nam coś zeżre. Rzodkiewka może wyjdzie. Szpinak to nie sądzę. Zobaczymy. A daj trochę tej ziemi z worka. Już. Się robi. A gdzie jest worek? Aha, tu. Ale to mam ci przynieść worek, czy w doniczce chcesz? W doniczce, w najmniejszej jaką znajdziesz. A ja nie wiem, gdzie uniosę ten worek. No masz tu doniczki takie większe trochę, no to... To mnie nie wiesz pod ten. A w tej pająki siedzą. O! Ja pierdolę. Dobra, przyniosę ci worek. A z worka leje się woda. Widzicie? Takie życie. Co tam wsadzasz teraz? Znaczy się siejesz? Już to mówiłem na filmie. No wiem, ale tam posiałeś rzodkiewkę, tak? Z lewej strony. Rzodkiewkę i szpinak razem. Aha, siedzę. Razem. Okej. Okay. Tak o. Co tak o? No tak o, że razem. Aha. Ślimak jest. Gdzie? Tam obok jarmuży. Dwa. Przeprowadzkę nie zrób. Proszę, oto areszt dla ślimaków tymczasowy. Potem będziemy je przeprowadzać. Tyle deszczu od wczoraj. Nie ma bidy teraz deszcza. Tu poobcinałem wszystkie jakieś tam zżarte kalafiory, które wyglądały jak idź nie wracaj. Jeden został, bo chyba zawiązał się po tym już ataku chowaczy. I tutaj jest jeszcze jeden, który też będzie ładny. Aha. Czyli opłacało się, że trochę z nich
O proszę, ile jesteś liborów? Na kaloferach ich siedzi bardzo dużo. Tak. O, kolejny. Tak, i tutaj ślimaki i te chowacze załatwiły te kalafiory głównie. Wiecie, no my nie przyjeżdżamy tutaj w nocy czy coś, żeby wybierać te ślimaki. Bo nam się nie chce, wolimy spać. I jeszcze Adrian będzie teraz wyrywał te cebule, które się położyły i czosnki. No i będziemy spadać, bo znowu nadciągają ciemne chmury, co zwiastuje deszcz, a w oddali nawet grzmi. Także bez szaleństw. Mieliśmy dzisiaj robić komisyjne wyciąganie największej cebuli, ale to jeszcze sobie podarujemy na razie. Pokaż, czy te czosnki coś podrosły. I co? Jaki jest werdykt? Mały. Tutaj widzę przez ten wiatr czy coś, papryczka niedojrzała odpadła. Chociaż też już żukną, te dwa jeszcze wyciągnę. To wyciągnę. Ten tu nie chce iść. Niezły bydlak. Nie. Ślizga się. Kupa. Majter. Tyle czosnków na razie. Poczekaj. Już. No ale pachnie. Znowu cały samochód będzie walił czosnkiem. Normalnie, nie? Jeszcze cebulę, tak? Wyrywasz? Te, co leżą, już wyrwę też. Bo dobra, to tak się uwijaj. Bo będzie deszcz. Dobra, one w sumie jeszcze mogą posiedzieć, to nie wyglądają tak. Tu musimy pamiętać, żeby do tego czosnku podpórkę dorobić. Dobrze. Pokaż, czy ty żyjesz, cebulo, żyjesz. Ty? Ta już jest połamana. Ta też jest przełamana. I ta jest przełamana. Tu chyba my deptaliśmy. Chodząc bardzo zwinnie pomiędzy nimi. Skróciliśmy im bardzo. Ta jeszcze... Nie, ta też jest przełamana. A ta czemu niby? No ta koło, bo też wieje, pada, no to...
od dzisiaj jemy tylko dieta cebulowa. Cebulę i czosnek. Poczekaj, nie było widać. No. Piękny bukiet z cebuli. Proszę. Dziękuję. Mam wziąć te kwiatki? O, super. Koszyk dobroci. Same cebule i czosnki. Same cebule i czosnki, tak. Wampir nam nie wejdzie do chaty. O, widzicie tego baby arbuzika, jaki jest malutki i słodziutki? Mam nadzieję, że urośnie. Teraz będę do niego mówić, żeby urósł. Duży i ładny. I słodki. I do zjedzenia. Baby arbuzik. Co tam masz? Nie będzie ostatnie miejsce, będzie przedostatnie. No. Co tu lata znowu? Pod tego, to jest ten, pod którego sikam ciągle. Dlatego... I nawozisz go? Tak. Zobaczcie, jak nam wyrosła w ogóle ta... Jezu, jak to się nazywa? Skleroza. Raczej nasturcja. Raczej nasturcja, tak. Jaka jest duża i ładna. Taka jak pomidory w sumie. No i tutaj jest pełno tych pomidorów. Dzisiaj będziemy trochę zbierać, żeby je zjeść. Chociaż powiem wam, że ja przywiozłam od moich dziadków, bo mają... O, ten też ma fifolka. Od dziadków przywiozłam. I dzisiaj zrobiliśmy leczo, a jeszcze jest tyle tych pomidorów u nas niedojrzałych, że chyba też będziemy nimi, kurde, dealować. O, ten też jest całkiem spory. I ładny. Co tam robisz z nimi? Go! O, zbierasz. Zrywam tylko te dojrzałe, aż dwa. Widziałeś, jaki arbuz jest wielki? Gdzie? No tu z tyłu. Patrz to. To jest wielki. No dobra, w porównaniu z tym baby arbuzikiem. No dobra, fuck. Będziemy zjadali jednego arbuza. Widzieliście go? Fuck. Ten pomidor jest większy od niego. Cicho bądź. Daj się pojarać człowiekowi. Ja chcę tam wejść. Dobrze, przepraszam, przepraszam. Ale jesteś blisko. Czekam na ciebie. Zobaczcie, jak jest, kurde, bydlęcy. Jak na, kurde, nic tu nie widać. Spieprzaj, mucho. O, tu, widzicie? Ale się jaram. O, a tu mam jeszcze termometr. Dzisiaj jest 20 stopni. Co to jest? I dlaczego to tak gryzie? Bo właśnie nas pogryzło. Znaczy Adriana. Mnie jeszcze nie. Dajcie znać. Tu dzisiaj przy tej krwawnicy i przy pokrzywie jest po prostu nalot bąków. A teraz... A tam siedzi jeden, no. I bardzo dużo ich tu dzisiaj lata. O, i kwitnie nam więcej ziemniaków. Tam z tyłu jeden kwitnie. Fajnie było, naprawdę im zaczęło iść dobrze. Także to jest plusik. A tu będzie kwitł pierwszy aster. Fred Aster. Chyba będzie biały, a może i nie. A tutaj jest nasz gigant. Największy na świecie. Jedno, co nam wyszło. Czemu ty im wkręcasz, że ten arbuz jest duży i wtedy nie są duże? No bo arbuz... Małe jeszcze. Bo dla mnie jest duży. Tu jeszcze szybki rzut oka na ogródek. Zza płota. Fajnie tu jest. O, liliowce, czy będą kwitły jeszcze? Czy to już, nie wiem, nieważne. I ślimur. Jeżdżę. Zwijamy się z szybkością błyskawicy. Czyli powoli. Bo będzie padać. Zaraz sypnie. Także dziękujemy za uwagę i do widzenia. Nara.